Michał i Kajetan chcą zaimponować kolegom z klasy. Udają, że zażywają narkotyki. Zaraz wszyscy zobaczą, że jesteśmy ostrymi zawodnikami i skończy się olewanie nas. Prawdziwi dealerzy chcą dać chłopcom nauczkę. W ustronnym miejscu dochodzi do bójki. Uczniów ratuje wychowawca. Zostaw go! Cześć! Poznaję swoje cycuszki. Koledzy Marty zdobyli jej rozbierane zdjęcia. Kasuj sobie, kasuj, już to dawno mam na kompie. W pustej sali próbują ją zgwałcić. Sama tego chciałaś przecież. Nie tego, zwariowałeś! Teraz to już w ogóle nic nie ma sensu. Ja już nie chcę dalej żyć. Marta napisała na necie, że idzie się zabić. Upokorzona dziewczyna podcina sobie żyły. Marta, obudź się, słyszysz mnie? Marta Dobrowolska z gimnazjalnej 3B do niedawna zarabiała na doładowanie telefonu, sprzedając w internecie swoje rozbierane zdjęcia. Sprawa wyszła na jaw, gdy zakochany w niej kolega umieścił je w internecie. W końcu jednak zlikwidował stronę. Chłopak Marty, Alan Zagórski, nigdy nie dowiedział się prawdy. Marta nie wie, że koledzy z klasy zdobyli jej zdjęcia. O, Marta! Siemanko. Doładować ci telefon? Co? No, wiesz co, mamy twoje zdjęcia. I przyszliśmy ci zapłacić. No i o czym ty gadasz? Nie mówiła swojemu chłopakowi? Zamknijcie się! Bez spiny, spokojnie. To są tylko żarty. Dobra, wiesz co, musimy lecieć, pogadamy później. Czekaj. O czym oni mówili? A, wiesz co, to są tacy debile, oni sobie cały czas jaja jakieś robią. Wiesz co, mam jeszcze dużo zadania domowego przed lekcjami do zrobienia. Dobrze, to leć. Widzimy się na następnej przerwie. Trzymaj się, będziemy... Gimnazjalistka jest zdenerwowana. Zamierza jak najszybciej porozmawiać z Jaśkiem i Tymonem, kolegami, którzy znają jej tajemnicę. O, jednak cięższe doładowanie, co? Przecież mieliście nikomu o tym nie mówić. No, ale sytuacja się troszkę zmieniła, przykro mi bardzo, ale mamy twoje zdjęcia. Co wy pieprzycie? Poznaję swoje cycuszki. Oddaj to, ja to zaraz skasuję. A kasuj sobie, kasuj, już to dawno mam na kompie. Jak to możesz mieć na kompie, skoro ta strona dawno zniknęła z sieci? A kojarzysz Tomeczka? Pietrzaka. Słuchaj, on ma tyle tych zdjęć, że normalnie masakra. Chyba jest twoim fanem. Jezus Maria, Alan, przecież on się nie może o tym dowiedzieć, słyszycie? Bo co nam zrobisz? Zabiję was, ukatrupię i wykastruję. Stary, ja się trochę boję. Do śmiechu ci? Sram po gaciach po prostu. To nie jest śmieszne. Kretyni. Na razie. Alan nie może się dowiedzieć, że ja sprzedawałam te zdjęcia w internecie. On by mi tego nigdy nie wybaczył. Od razu by ze mną zerwał. Tomek Pietrzak, który wrzucił zdjęcia Marty do internetu, jest w pracowni informatycznej. Chłopak nie wie, że koledzy skopiowali zdjęcia Marty z jego telefonu. Dziewczyna jest na niego wściekła. Te, które sprzedawałam w sieci. Mówią, że mają je od ciebie. O cholera. To prawda? Mają je od ciebie? Słuchaj, ja pożyczyłem Jaśkowi telefon, żeby zgrał sobie muzykę. On grzebał w telefonie i skopiował też te zdjęcia. Ale dlaczego ty miałeś te zdjęcia w swoim telefonie? Ty chyba nie miałeś nic wspólnego z tą stroną w sieci. Słuchaj, to jest skomplikowane. Bez jaj, to ty wrzuciłeś moje zdjęcia do internetu? Słuchaj, Marta, zrobiłem tą stronę, ale zaraz potem ją zdjąłem. Ale dlaczego ty to zrobiłeś? A jakby ci Alan dał kosza, to co, nie chciałabyś się zemścić? Ty zwariowałeś! Słuchaj... Przepraszam, ale przecież zdjąłem tą stronę, ja tylko zostawiłem sobie te fotki w telefonie. Ty jesteś nienormalny, ja ciebie po prostu nienawidzę, wiesz? Marta, proszę, naprawdę odkręcimy to jakoś, będzie dobrze. Jak ty to chcesz odkręcić? Teraz oni mają moje zdjęcia i pokażą je całej szkole. Jak się tylko Alan o tym dowie, to on ze mną zerwie, wiesz? Marta, co się dzieje? Nic, zupełnie nic. Przecież widzę, że jesteś zdenerwowana. Chodzi o te zdjęcia, tak, w internecie? Nie, nie, zupełnie o co innego. A poza tym spieszę się, bo mam teraz lekcję. Do widzenia. Tomek, co się stało? Nic, taka błahostka. Przepraszam, ale też mam lekcję. Do widzenia. Kurde, byłem idiotą, że zrobiłem tą stronę ze zdjęciami Marty. Wtedy chciałem się na niej zemścić, ale już dawno mi przeszło, a teraz przeze mnie chłopaki będą ją prześladować. Niepokoję się o Martę. Myślałem, że ta historia z jej zdjęciami w internecie już się skończyła, ale widzę, że jest zdenerwowana i znowu coś kręci.
Mam nadzieję, że nie dzieje się nic złego. Licealiści z pierwszej A, Michał Dzikowski i Kajetan Szymański, mają wśród kolegów opinię grzecznych chłopców i nie są zapraszani na imprezy. Jednak mają plan, jak to zmienić. Postanowili wrzucić na portal społecznościowy zdjęcia i filmy, na których udają, że zażywają narkotyki. Dobra, zamknij drzwi. No, już. Zamknij drzwi, ale wiecie, zablokuję czymś. Ale jak? Nie wiem, być mopak. Dobra, dobra, mam. Dobra. Chodź tu. Ty, ale co to jest? To? Koks. To jest naprawdę? Ta naprawdę koks. Cukier puder. Dobra, kręcę. Dawaj. Masz już? No, mam. O Jezu. Wszystko okej? Okay? Dobra. Dobra, no to co, nie wrzucać, nie? Tak, ale napisz posta, wiesz? No i, ale co pisać? Nie wiem, ostre ćpanie w liceum numer 44. O. Dobry tekst. Zobaczcie, ja jeszcze mam jeszcze jedną rzecz. Co masz? Ty, ale co to jest? To... Stary, nawet ja widzę, że to nie jest zioło. No dobra, wziąłem matce z kuchni, ale nieważne. Kręć, znaczy zrób zdjęcia. Dobra? Dobra. Poszło. Zaraz wszyscy zobaczą, że jesteśmy ostrymi zawodnikami i skończy się olewanie nas. Fotki i filmik wyszły naprawdę spoko. Dragi jak prawdziwe. Ale Michał traktuje to wszystko zbyt na poważnie. Dla mnie to tylko takie żarty. No przecież chyba nie będziemy wmawiać ludziom, że cukier, puder i majeranek to prawdziwe dragi. Klasa Michała i Kajetana ma lekcje fizyki z wychowawcą Andrzejem Lesickim. Ich koledzy dowiadują się właśnie o zdjęciach i filmach, na których chłopcy zażywają fałszywe narkotyki. Michał i Kajetan są z siebie bardzo zadowoleni. Czyli ta, którą osiągacie w danej chwili. No prędkość chwilową obliczamy dla różnych ruchów w różny sposób. Nas dzisiaj będzie interesowała prędkość średnia. Ej, nie wierzę. Ciągali koks na przerwie? Ej, bez jaj. Pewnie jakaś photoshopka. Bartek, znasz zasady, dobrze? Telefon ląduje albo w plecaku, albo u mnie na biurku, dobrze? Przepraszamy. Także wracając, prędkość średnią obliczamy dzieląc całkowitą drogę. Co to za pościg rzuciłeś? Pokonany. I jaki pościg? Mamy wzór, nie pamiętam. Ten koks jest prawdziwy? Koks czyściutki, najlepszy koksik, powiem ci najlepszy. Masz go przy sobie? Mam go w sobie i powiem ci, tak kręci, że nawet to pieprzenie Lesia wydaje mi się ciekawe. No widzę, że Kajetana i Michała rozpiera ci energia, także zapraszam do tablicy, proszę bardzo. Przepraszam. Ale nie ma za co, proszę idź opowiadać, a teraz ja sobie usiądę i się trochę pośmieję. A co, źle się czujesz, tak? Tak, jestem troszeczkę niedysponowany. No to jeżeli jesteś niedysponowany, to proszę iść do higienistki, a jeżeli się po prostu wygłupiasz, to dostajesz jedynkę od razu. Co wybierasz? Nie, to ja dam radę. No to proszę. Michał i jego kolega Kajetan nie są najpopularniejsi w klasie. To widać. Chyba wydaje im się, że przez wygłupy zdobędą szacunek kolegów. To ich sprawa, ale lepiej niech nie robią tego na lekcjach. Nie wierzę, że wciągnęłeś kreskę przed lekcją i prawie nic po tobie nie widać. Zrobiłem później takiego jointika sobie na uspokojenie, wiesz. Bez jaj. Spaliłeś w kiblu? No co, ty byś się bał? Hej, koledzy. Słyszałam, że możecie coś załatwić. Nie, no takie żarty były. Cukier, puder... Ej, Kajtek, spokojnie. Swoim możesz powiedzieć wszystko, nie? Czego szukasz? Coś do spalania. Tak na wesoło. No ale okej, na wesoło ile? Dwójkę, może trójkę. 2 gramy, tak? Mhm. Okej, dam radę. Jo, chodź za chwilę. Pogadamy później, dobra? Sary, co ty robisz? Uwaliło cię. O co ci chodzi? No o co mi chodzi? No, o co ci chodzi? Zrobić o co ci chodzi, no. Nie rozumiem, o co ci chodzi. No, o co mi chodzi, no. Nie chcę się...
kręcać w prochy, no. Człowieku, przynajmniej z tobą gadają, tak? Z tobą, ze mną. Nawet mi podziękujesz. No nie podziękuję ci. Nie chcę się wkręcać w prochy. No to miały być żarty, skończyło się i tyle. Nie chcę się mieszać w prochy. Jak chcesz. A i ty jesteś Michał? No, zależy, kto pyta. Usłyszałem, że masz coś na ogarnięciu. Zależy, o co pytasz. Macie koks? Ile zagram? Stówka, 150. Stówka za gram koksu? No... Nie ma taniej niż 200. Skąd to bierzecie? Mamy z kolegą kontakty. No wiesz, to jest taka cena promocyjna. Aha, dobra. Jak coś, to was znajdę. No, trzymaj się. Zajebiście. Brawo. Brawo. Znowu zaczynam. No, znowu zaczynam. Super. Właśnie tego się obawiałem. Nagle mamy pozować na jakichś wielkich dealerów? Nie mam zamiaru dealować. Przecież to jest kryminał.